Na pewno zastanawiacie się, dlaczego siedzę na oknie. Otóż, sam się zastanawiam. A tak serio spadł mi rimbak tam na dole i go szukam. I tak myślę, że skoczyć. Dobra, spójrzmy jeszcze raz na dół. No, poszukamy go. Ewakuacja! No ale mnie luknęła sąsiadka. No i że nie powie też czemu. Na pewno się zastanawiacie, jakim cudem znalazłem rimbaka. Otóż, ubrałem się. I no, uznajmy, że się ubrałem. Tak. Bokserki to ubrali, nie? No tak. I zapierdzielałem po schodach tam na sam dół. I wróciłem. Ja, ma rimbaka. Mogę to nagrać. Dzisiaj pokażę wam bardzo krwawy film. Spójrzcie na to. Dam komuś dycha, jak tutaj zjedzie. Co? Dycha? Serio, dasz? Tak, no, jak tu zjedziesz. Dobra. Jaki żal! No patrz, za dychę zrobię wszystko. Taki tytuł. No weź tylko loda, dobra? Eheha, to chodzi! Ta dycha może być twoja. Albo ja? Moja. Ale ty w tym, a nie. Ale na pewno dycha. Co o harcerza? No pewno. No, no ty się martwisz, to jest twój problem. Kurwa. No ta siła mi się kończy. Nie przejechać po lodzie. Właśnie. No, wpadł na loda. Na dobre i na złe. Te smutne nie, po co pana, po co ktoś pokochał.